Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj pokażę wam, jak zdobyć m.in. tego traktorka w Forza Horizon. To znaczy tak, każdy wie, gdzie można to zdobyć. Tutaj trzeba wejść sobie w Top Gear i można te wszystkie zadania sobie wykonać, ale twórcy dali nam tutaj dość trudne te wyzwanka i jeśli my nie użyjemy paru sztuczek, które zaraz wam pokażę, no to może być trudno je ukończyć na czas albo ukończyć jakieś tam rzeczy, które mamy do zrobienia. Więc możemy zdobyć trzy pojazdy, jest to ten właśnie ciągniczek. Właściwie to nie powinien być ciągnik, no bo tutaj nie ma nic do przyczepienia, jakiejś przyczepki, nie? Nie ma tam jakiegoś haku czy coś. Możemy zdobyć 6x6 i możemy jeszcze zdobyć sobie Mercedesa w dieslu jakiegoś gnoja. Ja wam te samochody na innych odcinkach pokażę, co i jak, będziecie mogli sobie zobaczyć, ale ja miałem problem, żeby to wykonać, żeby zrobić te zadania na 100%, a jak widzicie, opłaca się, no bo naprawdę fajne pojazdy zdobyć możemy, prawda? Legendarne dość. Wszystko zrobiłem sobie na 3 gwiazdy już. No i co? I zaczniemy sobie od pierwszego wyzwanka. Ja wam pokrótce tylko opiszę, co trzeba w nich zrobić. Nie będziemy wszystkiego całkowicie przechodzić, wiecie, po prostu pokażę wam, jak można to zrobić najlepiej, najszybciej, tak żeby było wam jak najłatwiej. Pierwsze zadanie, jakie mamy, jest z Lotusem Elisem. Jest to bardzo fajne zadanko. Jak zobaczycie sobie na mapkę, to musimy troszeczkę dookoła tutaj pojechać, prawda? Cyk, 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 cyk i dojechać sobie w to miejsce. No i od razu na mapce widzimy, że możemy sobie pojechać w drugą stronę, ale to zadanie zaczyna się akurat w tym miejscu, gdzie jest ta tama. Jeśli przejedziemy sobie przez tą tamę, tutaj w tą stronę i tą drogą, pyk, 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 to od razu jesteśmy u celu dużo, dużo szybciej. Ten Lotus Elis naprawdę nie jest jakiś tam super szybki, bardzo dobrze skręca, no ale ta prędkość maksymalna nie jest w nim jakaś tam cudowna. Trzeba tylko uważać, żeby osiągnąć te 145 km na godzinę, żeby nam się zadanie nie zresetowało po prostu, nie? I sobie jedziemy tutaj, przez tamę w lewo, pyk, inaczej niż nas prowadzi to zadanko i bez problemu osiągamy ten czas zamierzony, tak? Gdy gramy sobie sami, możemy w każdej chwili zajrzeć sobie na mapkę i czas nam się jakby nie nabija, tak? Możemy sobie zajrzeć na mapkę, czy dobrze jedziemy. Nie możemy sobie wyznaczyć tutaj trasy sami, tak? To nie działa tutaj. Ale jak możemy sobie wyłączyć na chwilę tą, jakby włączyć sobie menu pauzy, wejść sobie na mapę tutaj i patrzeć, gdzie jedziemy, czy jedziemy dobrze, czy jedziemy źle. Jak ktoś dobrze zna mapkę, to nawet nie musi patrzeć, tak? Ale no, czasami warto sobie zerknąć, żeby było wiadomo, nie? Kolejne zadanie polega na tym, żebyśmy dojechali do autostrady jak najszybciej. Tu możemy sobie troszeczkę skrócić drogę, jadąc sobie tą polną dróżką tutaj. To nie jest jakby jakoś bardzo istotne, żebyśmy to skracali, bo czasu mamy aż nadto, tak? Tylko za chwilę wam pokażę, jak będziemy jechać ciągnikiem, jak utrzymać tą prędkość 200 km na godzinę, którą musimy tam osiągnąć. Tutaj sobie pojedziemy tą drogą tutaj prosto. Inaczej niż nam wyznacza gra, nie pojedziemy sobie tu, 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 tylko cały czas tu, tu, tu i potem drogą polną tu, 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 tu. Trzeba uważać, żeby BMW M1M się nie zniszczyło. Mamy tutaj pasek uszkodzeń, ale on nie jest aż taki jakby łatwy do wypełnienia. Tak, nie jest to aż takie super trudne. Cały czas zerkajcie sobie na mapkę, gdzie jedziecie. Za moment będzie tutaj gra nam proponowała, żebyśmy skręcili sobie w prawo, a my pojedziemy prosto. Nie przez most, tylko prosto. I pojedziemy sobie na drogę polną. Drogą polną pojedziemy sobie na taką drogę główną. I drogą główną pojedziemy sobie na autostradę, gdzie będziemy musieli przesiąść się do ciągnika. I fajnie, nie? Tutaj nawet nam gra zaproponowała nowe miejsce, gdzie możemy sobie skręcić i pojechać jakąś drogą inną. Ale my jedziemy prosto, nie interesuje nas to. O, i tutaj jest zjazd na tą drogę polną. Cip. I jedziemy sobie nią długo. Możemy sobie pojechać tą drogą. Możemy sobie tutaj troszeczkę skrócić. Tylko trzeba uważać, bo na wyskokach
przy lądowaniu, zwłaszcza ta BMW też może się uszkodzić, nie? Jak tam za mocno skoczymy, czy wylądujemy na dach, no to będzie lipa, nie? Ale czasu mamy aż 4 minuty i to chyba nie jest aż tutaj najważniejsze, czy my dojedziemy tutaj szybciej, czy nie. Najważniejsze jest to drugie wyzwanie, gdzie będziemy jechać ciągnikiem i będziemy musieli osiągnąć prędkość 200 km na godzinę. I teraz tak, jedziemy sobie ciągnikiem, bardzo ważne jest to, żebyśmy się nim rozpędzili i nie uderzyli w żaden samochód ruchu ulicznego, bo jeśli nawet raz uderzymy, możemy nie zdołać rozpędzić się do 200 km na godzinę. Powyżej 200 km na godzinę, taka bezpieczna prędkość jest 201 i nam zaliczy na 3 gwiazdki, no bo o to nam właśnie chodzi, żeby zdobyć 3 gwiazdki w każdym wyzwaniu tutaj. I teraz musimy bardzo na to uważać, delikatnie skręcać, żeby pojazd nie tracił dużo prędkości. Tak, nie robić jakichś tam ostrych skrętów i tak dalej, bo wtedy dużo prędkości może wytracić przez to, że się przygotowujemy do zakrętów, tak żeby gładko, jak najgładziej skręcić. Tutaj mamy troszeczkę z górki, także samochód, czy pojazd w sumie, jedzie dość szybko, ale za moment będziemy mieli pod górę i on odrobinę zwolni. Także tutaj trzeba delikatnie z tą prędkością i za chwilę zacznie przyspieszać powoli. Trzymamy się poboczy, żeby nie uderzyć w żaden samochód ruchu ulicznego i po chwili powinien pojazd rozpędzić się do tych 200 km na godzinę, bo tutaj mamy odrobinkę z górki. Cyk. I mamy już 200, 201. I teraz mamy ten ostatni zakręt i na nim bardzo gładziutko sobie jedziemy w ten sposób, tak? Leciutko tylko skręcałem na padzie tą gałką, tylko tak cip, lekko, żeby tam, wiesz. Mamy 3 gwiazdki i kolejne zadanie wykonane. Właśnie za osiągnięcie 200 km na godzinę ciągnikiem dostajemy 3 gwiazdki, a nie za jazdę BMW-ką, także to jest ważne. Musimy mieć 3 gwiazdki we wszystkich wyzwaniach, żeby zdobyć wszystkie pojazdy, tak? Czyli wszystkie pojazdy, tam nie tylko, bo tam jakiś kostium jest, widzicie, że tutaj mam kostium Stiga, jeszcze tam jakieś inne pierdoły, ale mnie najbardziej interesowały samochody, więc myślę, że was też. Najtrudniejsze dla mnie zadanie było właśnie z Austinem, czyli tą taką taksówką śmieszną, bo samochód ma bardzo dużo mocy i ciężko go opanować, w dodatku ma opony chyba dragowe, więc jest ciężko. No i teraz tak, musimy sobie dojechać na plażę tym autkiem i tu mamy jedną drogę zaproponowaną przez grę, to nie jest wcale zła droga. Możemy sobie jechać na skróty, tutaj jakoś tam sobie skoczyć gdzieś ten. No, ja wybrałem tą drogę tutaj, bo auto bardzo słabo skręca, tutaj nie ma aż tak dużo tych zakrętów i można sobie nim łatwiej śmignąć, potem pojechać sobie tą drogą. Po prostu jest łatwiejsza i przyjemniejsza, ale ta też jest dobra, jak ktoś tam chce z was, to sobie może nią przejechać też, bez problemu. Dojeżdżamy sobie na plażę, mi to zajęło 2,5 minuty. Tak, jechałem sobie tą moją traską, ale ta co była zaproponowana przez grę też jest spoko. I teraz zaczyna się właściwe zadanie właściwie, które jest najtrudniejsze. I nie wiem nawet, czy teraz uda mi się je wykonać, ale opcja jest taka, że musimy po prostu opanować trakcję w tym pojeździe na piachu, tak? Mamy tutaj śliskie opony, jeśli chodzi o piach, i trakcja jest naprawdę ciężka do opanowania, zwłaszcza jeśli ktoś gra bez kontroli trakcji, dlatego specjalnie to wyzwanie polecam włączyć właśnie kontrolę trakcji, żeby sobie to ogarnąć. Ja mam taki sposób, że wrzucam po prostu wysoki bieg, ten samochód ma na tyle dużo mocy, że poradzi sobie spokojnie na szóstce nawet ruszając i dodaje mało gazu, tak? Dodaje mało gazu, żeby samochód jak najszybciej zyskiwał tą prędkość, żeby miał jak najwięcej trakcji i dopiero jak się już trochę rozpędzi, to gaz wciskam na maksa. Później, jak już dojedziemy do tej następnej, do tego checkpointu, musimy zawrócić i jechać z powrotem do tego miejsca, w którym byliśmy, tak? I znowu musimy powtórzyć całą tą procedurę. Czyli zawracamy. Jak widzicie, znowu sobie wrzucam trójkę, czwórkę od razu, piątkę,
dodaje mało gazu, żeby samochód miał jak najwięcej trakcji. Tak, on ma na tyle dużo mocy, że sobie poradzi bez problemu z tą piątką i nawet z szóstką. I dodaje dopiero teraz pełny gaz, żeby samochód jak najlepiej się rozpędza. Jak dodamy, wiecie, na całą pitę od razu gazu, to samochód będzie stał w miejscu praktycznie, nie? A tak to się bardzo szybko rozpędzi i... O kurde, nawet o 4 sekundy lepiej pojechałem niż ostatnio, bo ostatnio miałem czas na styk. Dlatego warto sobie poćwiczyć z tą trakcją na piachu, bo jest naprawdę ciężko w tym pojeździe. Ale zadanie z Mercedesem w sumie nie wiem, czy będę wam pokazywał. Pokażę wam tylko na mapce, jak to wygląda mniej więcej. Jak ja to sobie przejechałem, jak mi zajęło to najmniej czasu. W jednym miejscu tylko polecałbym wam troszeczkę sobie skrócić drogę, ale nawet ktoś, kto nie jest jakoś tam super doświadczony, powinien sobie poradzić z tymi zasadami, które tutaj mamy w tym zadaniu normalnym. Więc tak, wsiadamy sobie do Mercedesa. Jeden z nielicznych samochodów dieslowych w tej części Fordzy. I tak, no w sumie będę musiał wam tutaj trochę pokazać, jak skrócić drogę. Tak, przejedziemy się. Będziemy kończyć tutaj to zadanko, w tym miejscu. I tutaj później nam gra fajnie wyznacza drogę, ale my w pewnym momencie będziemy musieli skręcić tu i jechać przez pola na przełaj. I potem tutaj wspinać się górą aż do tego punktu, a później jechać szczytem góry i zjechać tutaj na dół aż do tej drogi na wprost. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby sobie jak najbardziej zoptymalizować tą drogę, żeby jak najmniej czasu nam zajęła, nie? No i później już jedziemy sobie miastem, tutaj dookoła miasta sobie jedziemy aż do tej góry i tutaj w jednym miejscu przy tej górze jest taki przesmyk mały, chyba gdzieś w tym miejscu i możemy też sobie drogę skrócić aż do tego punktu. Tak? Mogę wam to zademonstrować pokrótce, jak będzie to mniej więcej wyglądała ta droga, ok? Można to pewnie pojechać szybciej, ale chciałem wam pokazać jak najbardziej tą drogę, tak żebyście sobie ogarnęli powolutku, gdzie trzeba jechać, gdzie najlepiej myślę, że się jedzie. Myślę, że tak jest chyba najszybciej, nie? Nie ma tutaj szybszej drogi z tym Mercedesem. Można pojechać po prostu szybciej, lepiej niż ja. I tak, i to było zadanko dość łatwe. Mogliśmy je pojechać sobie, myślę, że dość intuicyjnie i też byśmy to ogarnęli, nie? I teraz tutaj będziemy mieli chyba do czynienia z zmieniaczem, z tego co dobrze kojarzę? Tak. I zmieniaczem sprawa jest tyle prosta, że musimy jechać nim na lotnisko i napierniczać tam staty, driftować, rozwalać wszystko dookoła i tyle, nie? I nabijemy jakąś tam ilość punktów i zadanie mamy zaliczone, więc tutaj nie ma się co rozdrabniać, chyba każdy z was zrobi to za pierwszym razem, tak? Jedziemy sobie tam na lotnisko, cyk. Tutaj możemy jechać sobie nawet tutaj, a możemy sobie skrócić drogę, zobaczcie, można dużo, dużo szybciej sobie przejechać tą trasą. No, jest chyba znacznie szybciej, nie? Tutaj sobie przejechać, także możecie sobie tu skręcić od razu w prawo, pierwsza w prawo na asfalt i jesteście na lotnisku. I na lotnisku wszystko co robicie to jeździcie wzdłuż lotniska, rozwalacie tam takie barierki i na ręcznym sobie driftujecie, robicie jakieś akrobacje. Tylko unikajcie skakania, bo na skakaniu łatwo można stracić wszystkie punkty, nie? Po prostu sobie tak driftujcie, rozwalajcie wszystko po kolei i na pewno wam się nabiją te punkty. Tam nie wiem ile trzeba mieć, chyba z 280 tysięcy, coś koło tego.
Następne zadanie jest niestety z Porsche'ową GT2 RS. Niestety, tutaj nie ma też żadnego jakiegoś protipa. Musimy jak najszybciej przejechać z punktu do punktu. Problem jest tutaj tylko taki, że te punkty pojawiają nam się dosyć późno i musimy reagować jakby od razu, gdzie jechać, nie? Trochę sobie w niektórych miejscach faktycznie tę drogę możemy, w jednym miejscu właściwie, można sobie tę drogę dość mocno skrócić, ale jak będziemy dobrze jechać tak jak nam każe gra, to też powinniśmy zdążyć na czas i przejechać, bo tutaj nie mamy zbytnio możliwości, jedziemy sobie po prostu po mieście i nie mamy możliwości skrócić jakkolwiek tej trasy, nie? Porsche'ową się bardzo spoko jedzie, jest dość przyczepna, więc też nie powinno być problemu. Tak patrzę, czy... No niby tutaj moglibyśmy sobie na przykład pojechać tą drogą, ale później mamy checkpoint w drugą stronę i jakby... No nie będzie to zbyt korzystne, żeby sobie tutaj jakoś tam bardzo skracać w tym mieście, nie? Lepiej jechać tak, jak nam każe ta gra i... Trzeba po prostu szybko jechać, żeby zdobyć te trzy gwiazdy. To jedziemy do celu na czas i fajnie, tak? Na tym polega to zadanko. Ostatnie zadanie, w sumie najciekawsze, dotyczy ciężarówki. Nie wiem, czy już nie ujechaliście, czy nie. Ona jest bardzo trudna do prowadzenia. Ma 3000 biegów do zmieniania. I no, wiezie na pace Mercedesa 6x6, którego zdobędziecie po wykonaniu tego zadanka na 3 gwiazdki, tak? I tutaj też naszym zadaniem jest jak najszybciej dojechać do celu. To znaczy, ta misja jest podzielona na dwa zadanka. Pierwsze to jest jazda tą ciężarówką. O, w sumie widzę, że się wycwanili trochę, bo nie mamy tutaj widoku z kokpitu, moi drodzy. Nie mogę zmienić widoku. No, ale jeśli chodzi o ciężarówkę, to jej dostępnej niestety nie będziemy mieli. Będziemy mieli dostępny ten samochód, który jest na pace. Jeśli się dobrze przyjrzycie, to zauważycie, że ta plandeka podczas jazdy też się rusza, więc jest to naprawdę bardzo ciekawie odzwierciedlone. Bardzo dużo szczegółów jest w tej Fordzie, jak zawsze, tak? Mamy w ciężarówce 10 biegów. Nie sprawdzałem tego wcześniej. W każdym razie trzeba nią uważać, bo dużo wcześniej trzeba hamować. Na przykład tutaj mamy zakręt. I już teraz trzeba tę prędkość wytracać, bo naprawdę to nie jest samochód sportowy niestety. I tutaj to prowadzenie jest niestety słabe w tym aucie. Później będziemy się tymi Mercedesami ścigać w tym miejscu i będziemy musieli sobie trochę drogę skracać, dlatego sobie tam zajadę, żeby wam pokazać, gdzie moglibyśmy sobie ewentualnie skrócić, ale tu będziemy mieli trochę przełajówki później przez mapkę i jak pojedziemy na przełaj tym Mercedesem, to jemu się nic nie stanie i też dojedziemy na czas. Teraz chyba do ciężarówek będzie się zaliczał ten Mercedes 6x6, będziemy mogli zrobić zlot ciężarówek, Unimog, nie wiem, te ciągniki siodłowe, wszystkie Volvo, Mercedesy inne i tak dalej, i tak dalej. No i będzie ten Mercedes, oczywiście 6x6, że jakieś wyścigi sobie porobimy, może jakieś porównania, zobaczymy. W każdym razie tak można wykonać sobie te zadanka. Jeszcze sobie przejedziemy ten ostatni wyścig. Bardzo przyjemne jest to wyzwanie. Nie ma tutaj większych problemów z tym, żeby osiągnąć 3 gwiazdki raczej. Jeśli ktoś z was się regularnie ściga w Fordzie, to nie powinien sobie z tym większych problemów robić. Najfajniejsze jest to, że po wykonaniu całej tej przygody będziemy mieli te samochody, te wszystkie pojazdy za free, nie? Poza oczywiście tą ciężarówką, którą jechaliśmy przed chwilą. Dostajemy G-Wagona za darmo, nie trzeba go nawet kupować, po prostu jest nasz, co jest super. Jeśli natomiast się przyjrzycie, taka ciekawostka na temat tego samochodu, jeszcze mu się oczywiście przyjrzymy i przytuningujemy go lepiej. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. Zobaczcie sobie na koło z przodu, nie? Widzicie, co tam się dzieje? Tam coś jest nie tak z... Nie wiem, co to jest... stabilizator, czy łącznik stabilizatora, widzicie? On się jakby obkręca w drugą stronę, nie wiem, o co tam chodzi dokładnie. Tak? Przy kole, z przodu. Nie? No, sobie zrestartuję. To się nam powinno zacząć od tego checkpointu, czyli od momentu, kiedy mamy Mercedesa. No i nie musimy przejechać sobie... Musimy nim przejechać sobie ten cały offroad tutaj. A
Ja sobie robiłem to z kolegą w kooperacji wcześniej, ale nie ma znaczenia, jak my to przejedziemy. Po prostu mamy jechać jak najszybciej i tyle, nie? Mercedes nie ma żadnego problemu, żeby tutaj pokonywać te offroady. Trochę takie twarde zawieszenie ma, jak na mój gust. Jak na samolot offroadowy. No ale możecie sobie to przejechać i tutaj nie ma właściwie żadnej trudności, żeby wiecie, skończyć to na czas, nie? I sił do wody. Możemy sobie na skróty jechać. Tak. Ważne, żebyśmy przejechali od punktu do punktu, nie? Tam będziemy mieli trochę przełajówki. Też nie bawcie się w jeżdżenie według tego, co nam tam gra wyznacza. Przeważnie jak sobie skracamy drogę, to dojedzie się szybciej do celu i tyle. Nie, tu możemy sobie pojechać cyk. Ops, nie trafiłem w mostek. Nie trzeba w mostek trafić. G-Wagon! A jedziemy sobie do... Cyk. Mamy następny checkpoint. Nie musimy jechać drogą. Naprawdę ten samochód bardzo dobrze sobie radzi z offroadami. Z tego co wiem, to twórcy mieli sporo problemu, żeby zrobić samochód z napędem na 6 kół. Tutaj mamy... To jest chyba jedyny samochód z napędem na 6 kół w Forza Horizon, co? Przetestujemy sobie go jeszcze dokładnie, spokojnie. No i od razu sobie skręcamy, na Golfie sobie wyhamujemy. Tyks. I jedziemy do następnego punktu. Tutaj nie ma żadnej filozofii. No i po wykonaniu wszystkich tych zadanek dostajemy wszystkie te wspaniałe samochody za free. Co jest po prostu super, nie? Moim zdaniem. Bardzo, bardzo fajne story do wykonania. Nie wiem, czy zdobędę te 3 gwiazdki, chyba tak. Jest. I to było ostatnie zadanie, po którym dostajemy sobie Mercedesa. Napiszcie, czy przydał wam się taki poradnik, czy wam trochę ułatwił grę. Myślę, że nie wszyscy wiedzą o takich skrótach tutaj w Forza Horizon, więc postanowiłem dla was nagrać się tym podzielić, bo to jest taka dość świeża sprawa, a naprawdę ciężko było mi zrobić te zadanka jeżdżąc sobie, no tak po prostu według tego jak nam każe gra, powiedzmy, nie? Zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon 4, dziękuję wam, że byliście na tym, trzymajcie się, na razie, pa pa.